Witam serdecznie. Dzisiaj jest 20 października 2024, Rudę Śląska, Gdula. Tutaj ksiądz ma firmę. To bracie, czemu nie głosisz mi Królestwa Chrystusowego? Czemu nie głosisz? Już tyle razy gadaliśmy. Coś się uparł na mnie, czy ja nie wiem. No ale jeden pasterz się obczarnia. Jedna wiara jest. A ty jesteś w religii. No. Nie tracę. Bo daremne nie jest głoszenie Chrystusa, króla nie jest daremne. Nasz prąd nie jest daremny w królu. A tam są wilki. Rzymski kościół. Także zobaczcie, w słowach prawdy jest prawda. Czyli to jest kościół ścięcia świętego Jana Chrzciciela. To nie jest kościół chrystusowy. To jest budynek. W ogóle kościół to ludzie czy Bóg? Bóg czy ludzie? No tu mają trupa. Lewy bok przebity. A wszędzie prawy. Także Jezus nikomu różańca nie dał. I tu jest kult śmierci. Czczą zmarłych, za trupów się modlą, woda święcona, czyli ksiądz poprawia po Bogu, bo ma większą władzę niż Jezus Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem. Także ogłoszenia parafialne, czyli parafianin, ciemny, zasuwany człowiek. No i tu macie żywy różaniec. Te kolaryki o śmierć się modlą, różańce o śmierć się modlą, godzina śmierci. I tutaj jest na patyku przybity trup. A ja mam żywego Chrystusa w niebie. W duchu prawdy, Jana 14, 17, połączenie. Dlatego tu głoszą śmierć. Mateusz to jest anioł jako człowiek. Tu jest Jan, czyli orzeł. Tam jest Marek, czyli lew. I tu jest Łukasz, czyli byk. Czterech aniołów, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Chrystus nie napisał Jezusa żadnej książki, ale jego świadkowie naoczniczy tak opisali, tak? Dlatego ja wykładam Słowo Boże, bo jestem synem Chrystusa Króla zrodzonym z Jego prawdy. Nowe miasto Jeruzalem na ziemi jest, tak? Objawienie 21:2 i 12 apostołów, 12 aniołów jest, 12:14, a ksiądz jest sługą Watykanu. Jego, przychodzą do niego ludzie martwi, bez ducha prawdy Chrystusowej, Rzymian 8:9, kto nie ma ducha Chrystusa, nie jest jego, bo to jest duch rzymskokatolicki i oni, ten sługa Watykanu, ksiądz, słowo ksiądz nie znajdzie się w żadnym przykładzie w Biblii, odbiera mi energię, się płacą, żeby on miał na te różne swoje samochody, dziewczynki, na to, co jaki tam zboczony ksiądz jest, bo wszyscy zboczyli, brak chwały Bożej. I Rzymian 3:10-20, no i później oni, ksiądz, który daje śluby, a nie się nie ożeni, bo przykład jest z góry, daje przekleństwo. Także Chrystus ma żonę, ma dzieci, wesele baranka. Chrystus zaprasza na wesele baranka z prawdy Jego. Jego słowa są prawdziwe, bo jedne kłamstwo to śmierć w mózgu. No ale jak ktoś idzie za barankiem, baranek już wszystko zwyciężył, nie zjadamy go w wafelku, bo ksiądz wina nie da, bo koszty, ale wafelek i ludzi zwodzi, tak jak dziecko płacze, to da mu się tam lizaka i przestanie płakać, bo ludzie są jak małe dzieci. No ale i ja już jestem synem, wyrosłem na męża Bożego, synem jestem, Chrystus jest moim Bogiem, Ojcem. Tak, Ojcze nasz, Mateusz 23:9, Ojcze nasz, już jest w niebie, nie w Ameryce Jehowa, nie w Watykanie papież. No i grzech i bezprawia narosły aż do nieba i dwa razy tyle do kielicha dostaną, bo Jezus miał chrzest śmierci. Kielich na Golgocie wypił tutaj. Zhańbiony był, ale jego ojciec, nasz dziadek, dał mu wszystkie tytuły i jego, słuchajcie, Mateusz 17:5, Mateusz 11, rozdział 11, że Jan Chrzciciel został ścięty, a Jezus ochrzcił Jana Chrzciciela, bo on wierzył, że to Baranek Boży, idźcie za nim. Bo po gołębicy go poznał, że to Baranek Boży i teraz idziemy za barankiem. Apostołowie, apostoł Andrzej był pierwszy, później Piotr był drugim apostołem baranka. I Jezus zbierał 11, 12 był diabeł, Judasz, bo miał szansę 1-12. I teraz jak czas łaski się skończy, a się skończy, polityka i religia, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Czyli Chrystus, Król, ma 12 gwiazd w koronie, objawienie 12:1. Tak, i siódmy anioł, objawienie, pierwszy rozdział 16:20. W ręku Jezus miał gwiazdy, 7 zborów, 7 gwiazd, 7 aniołów. Objawił przyjście, czasy, pory. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział,
od 1 do 6. Jesteśmy synami dnia, budzimy was. Baranek po środku tronu, nie ma dwójcy, nie ma trójcy. Jan nie widział dwójcy, Szczepan widział dwójcę. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 56. Uszy zatykali faryzeusze. Dzisiaj ksiądz faryzeusz też nie chce słuchać. Nie chce dać się wszczepić jako z pogan. Rzymian 11, rozdział 25 i 26. I Mateusz 6, 32. Ja z pogan zostałem wszczepiony. Właśnie Izraela. Czyste, obrzydzone serce. I mamy królować na ziemi. 50. Na ziemi. Nie w Watykanie, nie w Ameryce. Nie w niebie, bo piekło nie było. Adam stracił raj, a drugi Adam, czyli Chrystus, odkupił błogosławieństwa, które stracił. Zamordowali króla, zmartwychwstał król. Król wyjechał, król powrócił przez swoich uczniów w czasie prawdzie miłości. Jego sprawiedliwości. Także Efezjan 4 rozdział od 20 do 30. Uczymy się Chrystusa. Ja się uczę ponad 30 lat. I wiem, że należycie do Chrystusa. Bądź jako owce, co zginęły z domu Izraela. Tak, z domu Izraela. Owce. Jana 10:16, jeden pasusz się nowczarnia, bo Bóg tego świata was oszukał. Amerykański Jehowa, watykański papież, tam jest synagoga szatana, objawienie 3:9, 2:9, objawienie 17:18 rozdział. To jest ta nierządnica kobieta, co zwodzi. Także Chrystus wybiera, przyszedł przez jego naukę, prawdę, miłość w czasie, przez swoich uczniów, jego uczniów. Mateusz 23, 8-12, błogosławie. Objawienie 5 rozdział 10-14. Cześć i chwała Barankowi, który jest Królem, Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem, jest wszystkim.